muzyką. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa. Witam posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Norberta Wojnackiego. Serdecznie witam prezesa zarządu Fundacji Polska Miedź, panią Erę Stankiewicz. Witam także samorządowców i gospodarza miasta, pana prezydenta Roberta Raczyńskiego. Bardzo proszę pana prezesa o zabranie głosu. Dziękuję pięknie, panie redaktor. No, faktycznie zmieściłem się w czasie obietnicy. Proszę Państwa, to jest drugi etap wielkiego dzieła społecznego. Gdyby nie wielkie pieniądze z Fundacji Polska Miedź, nie byłoby tego w tym terminie. Na pewno byśmy to, mam nadzieję, zrobili, tylko nie w tym czasie. Proszę Państwa, tym wielkim to podziękujemy jakoś tak specjalnie. Natomiast chciałbym przed otwarciem, przed pokazaniem Państwu tego obiektu, który powstał z datków społecznych i dotacji kombinatu, pokazać tych, którzy no, zapewnili tę estetykę na zakończenie i na otwarcie tego. Byłyby gołe mury, a to personel hospicjum, konkretnie pani magister Nocko, pan Leszek Korolewicz, a przede wszystkim służby pana prezydenta, który włączył się do tej akcji drobnej architektury. No, jestem wdzięczny w imieniu tych wszystkich, którzy będą się tu, myślę, dobrze czuć, a wygląda to w tej chwili tak, jak wygląda. Wyczytałem na jednym z takich folderków naszego miasta, że miasto jest, to jest lubin.pl, miasto możliwości. Myślę, że tym dziełem potwierdziliśmy to, że jest to miasto możliwości. Ja przypomnę drobną anegdotę, kiedy były ciężkie czasy, kiedy daleko było jeszcze do ukończenia pierwszego pawilonu. Jeden z prominentnych polityków naszego miasta nazwał naszą działalność: porwaliście się z motyką na słońce. Myślę, żeśmy dotarli do układu granicznego i słońce wam dzisiaj Państwu przedstawiamy, jak wygląda. Pomysłodawca całego przedsięwzięcia. Prosimy bardzo, panie doktorze. Pierwszy etap hospicjum budowała społeczna fundacja Palium. Drugi etap hospicjum buduje stowarzyszenie Palium. Nazwa została niby dwa różne dzieła, ale jednak ciągłość jest. Jak wygląda ciągłość, to Państwo widzicie. Gratuluję od siebie społeczności Lubina, że takie dzieło tu mogło powstać, bo to ofiarodawcy, mieszkańcy Lubina.
Jeszcze raz powiem to, co już kiedyś rzekłem, że to jest jedyne hospicjum w promieniu 150 km od Lubina, które powstało od podstaw. Nie służy tym, którzy ją organizują, bo jak Państwo się usłyszeli, tak naprawdę spotykamy ludzi, którzy są aktywni, ale aktywni w wieku emerytalnym. Jest to wspaniała idea, która jednocześnie pokazuje, że emerytura to nie jest koniec, tylko często jest początek nowej drogi. Bo pan Zbigniew Warczewski tak naprawdę zajął się hospicjum, ideą hospicjum, dopiero jak poszedł na emeryturę. To samo pan doktor Kołodziej użył więcej pracy wtedy, kiedy okazało się, że skończył pracę swoją zawodową. I jednocześnie pokazuje nam tak pewną zmienność, jak powiedział, bo okazuje się, że wielu z nas myśli, że wolontariat to są ludzie młodzi. Czy to są nastolatkowie, 20, 15, 17 lat. A tu mamy wspaniały przykład wolontariatu, ludzi, którzy skończyli 70 lat. Jeszcze raz Państwu gratuluję. My postaramy się wesprzeć finansowo, jeśli chodzi o zagospodarowanie tego terenu, ale to są skromne nasze wkłady. Gratuluję Państwu.